Thank you.
Czytamy to wezwanie będące w pozdrowieniu na początku mszy świętej. Pan z wami, to znaczy Pan Bóg obecny jest wśród nas w sposób szczególny na Świętym Sakramencie. Chcemy dzisiaj wyrazić wdzięczność Panu Bogu za tę obecność i zaprosić Chrystusa, aby wszedł w ściany naszych domów, a najbardziej, żeby wszedł w ściany naszego serca. Prośmy o to, aby Eucharystia była dla nas pokarmem, by jednoczyła, tworzyła nas wierzących Chrystusa, wszystkich ludzi na całej ziemi. Naszą pamięcią pogarnimy wszystkich tutaj obecnych, ale także tych, którzy łączą się z nami, zwłaszcza chorych, cierpiących. Módlmy się razem, bo przecież jesteśmy uczniami Chrystusa, którzy gromadzą się na łamanie chleba i na słuchanie Słowa Bożego. Niech to Słowo Boże, którego będzie tak wiele w obecnej uroczystości, zapadnie w nasze serca i będzie okazja do przemyśleń i do umocnienia się w dobrem czy do przemiany naszych serc. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy czystym sercem mogli uczestniczyć w tych świętych uroczystościach. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą Bogu przepiękna i Pani, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeprowadzam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie. Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełniły. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz, wcześniej rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 steł. Stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czary, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi i oświadczyli. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto Słowo Boże. Się Pan
sługą synem Twoje jest łożebnicy. Ty rozerwałeś moje kajedany. Pierwszy dzień Trzaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł stworzyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: jeście, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, potąd nie będę pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę w nowym Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie.
zgromadzeni, aby dziękować Jezusowi Chrystusowi za dar Eucharystii, który karmi nas nową manną z nieba, swoim ciałem i krwią, zanośmy do Ojca Niebieskiego pokorne prośby. Módlmy się za Kościół, lud nowego przymierza zawartego przez ofiarę ciała i krwi Chrystusa, aby sprawując Eucharystię uobecniał w świecie miłość Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby razem z uobecnioną w każdej mszy świętej ofiarą Chrystusa składali Bogu darze samych siebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby stawiennictwo Boga Rodzicy Dziewicy Królowej Polski wyprosiło jej Bożą pomoc i błogosławieństwo i pomyślny rozwój. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby zjednoczyli swój ból z cierpieniem Zbawiciela i ofiarowali go razem z krwią Najświętszą wylaną za zbawienie świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby opłukali swe szaty we krwi Zbawiciela i weszli do miasta świętego na ucztę godów Baranka. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, karmiących się ciałem Pańskim, abyśmy coraz bardziej jednoczyli się z Jezusem Chrystusem i dla bliźnich byli dobrzy jak chleb. Ciebie prosimy. Ojcze niebieski, Ojcze nieskończenie dobry, przyłącz nasze prośby do błagań najwyższego jedynego kapłana Jezusa Chrystusa, składającego Ci swoje ciało i krew na ofiarę za zbawienie świata, który żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel Twojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą.
Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlitw tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, trzeba cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Mu mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei o
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego pucztę. Panie, nie jestem gotów, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zstąpił na ziemię, czyniąc nas nowym stworzeniem. Niech nam wzór aniołów ogień i duch nas wypełnią. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo i uzdrów duch.
Módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy wieczność i radowali się pewnym udziałem w życiu Bożym, który do czesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.